Cześć kochani, witajcie na kanale Wheel of Nice, to znowu ja Natalia. Dzisiaj zapraszam Was na takie kwiatowe zdobienie, do wykonania którego użyjemy sobie hybryd Hedonista, Chica Banana, X-White i Dry Topu, żeli Arte Brillante w kolorach Mokka i Black Poison oraz pędzelków Aquarelle Sting i Master Art 003. Ja zaczynam od tego, że cały wzornik pokrywam sobie dokładnie żelem X-White. Jest to żel nieposiadający dyspersji, twardy, który może pękać na bazie hybrydowej. No i ja ten żel utwardzam w lampie przez 30 sekund. I teraz na wieczko po innym żelu nakładam sobie odrobinę hybrydy Chica Banana i Hedonisty. No i za pomocą sondy zaczynam miksować te dwa kolorki ze sobą, do momentu aż nie uzyskam takiego ładnego, żółciutkiego koloru. Ten kolor nakładam sobie tak na wzornik promieniście za pomocą pędzelka Aquarelle Sting. Od razu tworzę sobie tutaj nim takie płatki. Te płatki utwardzam w lampie przez 30 sekund i następnie konturuję je pędzelkiem Master Art 003 oraz żelem Arte Brillante Mokka. Tym samym żelem na środku mojego kwiatuszka domalowywuję sobie takie kółeczko i następnie wypełniam je również tym samym kolorem. Całość utwardzam w lampie przez 30 sekund. Żelem Arte Brillante Black Poison domalowywuję sobie na tym brązowym kółeczku kilka takich kropek, żeby nadać strukturę temu wnętrzu kwiatu. No i tym samym żelem wypełniam sobie tło. Jeżeli nie chcecie, to nie musicie wypełniać tego tła, albo możecie je wypełnić zupełnie innym kolorem. Ja pomyślałam sobie, że po prostu na czarnym kolorze ten kwiat będzie mi się bardziej rzucać w oczy. Następnie całość utwardzam w lampie przez 30 sekund i pokrywam dry topem. Wy możecie użyć również innego topu, jeżeli nie posiadacie dry topu. Dry top utwardzam w lampie przez 30 sekund i na jego powierzchni za pomocą żelu X-White domalowywuję sobie kropeczki dookoła tego środka kwiatu. Tym samym żelem również konturuję sobie ten kwiatek. No i jeszcze postanowiłam za pomocą dry topu pododawać gdzieniegdzie takie kropelki rosy. Jeżeli nie chcecie, to nie musicie tego robić. No i ja całość utwardziłam na koniec w lampie przez 30 sekund i tak wygląda już gotowe zdobienie.